Albo osoby? Nazywam się Wojciech Trybor-Kubrakiewicz. Grafiki, które, prace, które tutaj są, to efekt mojej pracy w trakcie ostatnich 3 lat. Składają się one na cykl obrazy znalezione. Jakiś byś szczególnie wskazał albo opisał jeden z nich? Wszystkie impulsem do tych wszystkich prac była parokrotnie podejmowana podróż na wschód, w tym także do Japonii. Prace, które tutaj są, są poniekąd próbą odtworzenia ogrodów Zen w dosyć specyficzny sposób, ponieważ zachwytowi nad każdym, nawet najbardziej prozaicznym przejawem myśli wschodu towarzyszył olbrzymi zachwyt, ale jednocześnie towarzyszyło temu uczucie wyobcowania, więc dopiero w Warszawie, wracając do domu, mogłem już w sposób bezemocjonalny jakoś przetragać emocje, dlatego te ogrody Zen są takie, jakie są, czyli są połączeniem rzeczy znalezionych i fragmentów pejzażu z mojego rodzinnego miasta. Jakie to twoje rodzinne miasto? Właśnie Warszawa. A ten stół to są właśnie rzeczy znalezione? To jest szkic do tych prac. W zasadzie tak. To są obiekty znalezione, ale jest to szkic do tych prac. Gdzie dalej pójść zwiedzać wasze wydarzenie? Można pójść w lewo albo w prawo. Dziękuję. Dziękuję.
małpa, jak? Nie ma, nie ma. Taki będzie za jakieś 20 minut, myślę. No. A coś możesz powiedzieć? Co się dzieje? To jest ręcznie robiony porcelanowy serwis, który autorka parowała gołębią po dworca centralnego. I teraz mają swój własny porcelanowy serwis. Został tam trwale przyklejony do chodnika. Gołębie się posilały nim przez jakiś czas, a potem chyba go zabrali bezdomni, co jest w porządku według autorki. Powiedziała, że niech im lepiej służy niż gołębią. A to, co stoi na stole, to jest... To, co stoi na stole, to jest pewna część tego. Natomiast większa część tego, tak jak widać na monitorach, została przyklejona do ulicy i powstała z tego wideoinstalacja. A zajęło około roku pracy przygotowanie tego serwisu, co można zobaczyć też na monitorach. Ile pracochłonności wymagało przygotowanie tej zastawy. To tyle. Dziękuję. Proszę bardzo. Cześć. Wchodzi się do tutaj. Końca po lewej. A, tutaj już świetnie. Czekam, partyzan chciał już pojechać, ale nie chcę, żeby zaczekał.